Cześć. Dobra, witamy Was w kolejnym odcinku. Mamy takie fajne maseczki, ponieważ... Żeby nie było widać naszych twarz. Nie, to też nie o to chodzi, bo w naszym filmiku z Bean Bazy... pokazałyśmy swoje twarze, ale... Bean Bazy, który dopiero wyjdzie na nasz kanał. No, będzie Bean Bazy. No. A dzisiaj sobie zagramy w... Story Cubes. Wiesz, jakie fajne takie Story Cubes. Nieważne. To są takie fajne kosteczki, z których się ten opowiada opowieści, w sensie, że wyrzucamy. No poznacie. I trzeba z tego wyrzucić opowieść. Będziemy wam pokazać, przybliżyć te opowieści w ogóle, bo... Tak? No bo wiesz, no będzie nic. No dobra. No to, no to papier kamień czy... Nie, papier kamień czy nożyce, tak pierwszy. Papier kamień czy nożyce. Co my nie zawsze? Dobra, no to rzucaj. Czekaj. O ma, sędzi mnie oko. Czekajcie. Okej. Okay. Dobra. To tak. Czekaj. Nie chcę tego zdejmować. Ja też nie. Weź tak pokazuj. Nie. Czekaj. Chyba wszyscy widzą, co to widzicie? Dobra, możemy opowiadać. Nie, dobra, czekaj. Ja to zdejmę. Nie! Gdzie ma nasz statyw? Dobra, tutaj mamy tak, żuka, jakieś aliena, kłódkę i tak dalej. Jakieś będziemy, o tutaj czekaj jeszcze. Dobra, mogę już układać? Czekaj. Taką tęczę. Dobra, zobaczyliście? Dobra. Dobra, to drabimy cięcie. Okej, to jest nasz pocięcie. Dobra, no więc ja zaczynam. Dawno temu żył sobie alien, który bardzo lubił spać i mieszkał w wieżowcu na Księżycu. To jest tęcza? Nie, miał... No co to jest? No cicho bądź! To co to jest? To jest tęcza. Miał u siebie w wieżowcu żuka. Leś nie wiedział, co to tak naprawdę jest, ale my wiemy, że to jest żuk. Pewnego razu zamknął go w... Elce, takim autku fajnym, kosmicznym, nad którym pojawiła się tęcza. Tak naprawdę to więcej jest tych takich pudełeczek. Są jeszcze te takie niebieskie opowieści, akcje, dodatki, ludzie. A to nie są tylko dodatki. Są jeszcze dwa takie pudełka w innych kolorach i w ogóle z innymi. Takie duże, jakie ja mam. Takie duże, no. No takie duże. I są też takie po trzy kosteczki w takim małym. No. I to są te dodatki. Ale my niestety cierpimy na funduszach i nie możemy to. Dobra, zaczynaj. Nie rozumiem. Uwa? Dobra, więc masz tu oko. No to już wam pokazuję. Okej, więc takie są, zobaczcie sobie. Moje buźka, pszczoła, alien, ryba. Dobra, już zaraz zaczynamy. Okej, więc zaczynamy. Ty zaczynasz. Był sobie... Nie, dawno temu, nie? Dawno temu. Był sobie miły kosmita z jednym dużym okiem. No tak, ja potwierdzam, wy też możecie potwierdzić. Jednym dużym okiem, który miał ognistą... To jest ogień. Do góry nogami trzymasz. Okej. Okay. Ognistą rybę, która mieszkała na Księżycu. Ale żeby ją zobaczyć, musiał wziąć lupę, którą strzelał z łuku, aby zdobyć klucz. Polecam. Nie, no ale co było... Ptaki na to w kluczu! Ale ładne. Najlepsza była historia z magnetyczną pszczołą, której nie chcę ujawniać. Nieważne. Lepienie! Rzucę. Teraz ja! No, co to miało być? To jest taki rzut, żebyś złapała, nie? Nieważne. Dobra. Kurde, ta maska nie wkłada. Ja muszę pokazać. No więc takie są tutaj kosteczki moje. I układam z nich historię. No dobra, to ja układam. Leć. Dawno temu żył sobie żuk panochroniarz. Okej. Który był już stary. I mieszkał na drzewie, gdzie
skakał ze spadochronu po jabłka na tym drzewie. Pewnego razu obliczył swoim liczydełkiem magicznym, że gdy podjedzie żółkową elką, takie magiczne żółkowe skrzydła elka, oni takie mieli, i wygląda ten ma jakiegoś pałac. I rzuci z czamby pewne jabłko. Ale się teraz maski nie trzyma, jak nie. To wyskoczy z tego magicznego jabłka klucz. BOM! Co? No, dawno temu był sobie żuk spadochroniarz, który był stary, mieszkał na drzewie. Zbierał tam jabłka, pewnego razu obliczył, że jak wsiądzie do elki żukowej i strzeli z czamby magiczne jabłko, to zdobędzie klucz. Z niego. Nieważne. To nie wiadomo czego. Nieważne. Napiszcie w komach, która się historia najbardziej podoba. Ale nie ma opisane to. A, w sumie mogłam napisać, że ta o żuku, ta o dziwnym jabłku, ta no. Zależy, czy słuchaliście tej historii. Jak wbije 100 subów, to opowiem historię o magicznym. Jest 19. No. Dziękujemy wam bardzo za te suby. Już jest 19, a nagrywamy już od ponad miesiąca. No to bardzo dużo. No ale dużo, no jak na miesiąc. Dużo, bardzo. I teraz jeśli będzie 200 subskrypcji, opowiem historię o magnetycznej pszczole. Obiecuję wam. Jasne. No jak bije to... 50. Dobra, to 50. 50 i magnetyczna pszczoła ląduje na waszych ekranach. I zrobimy specjał na SSO chyba. Na jakiś... 20 subów. Może jakiś... Right. Na 20 subów. Nie. Na 50 najmniej. Osób tyle nie przyjdzie do mnie. Połowa z tych 50 pewnie w ogóle tylko nas zasubowało. I nie ogląda. Oglądajcie, ja was widzę. Co robicie? Dobra, rzucam. Co ty tam robisz? Nie, sprawdzam, bo mama do mnie miała pisać. Dobra, więc tak. No nie, stop. Stefana. To się nagrywa, XD. To są nasze kostki, nie patrz. Nie wiem, że to się pęknie. No to są nasze kostki. No i teraz będę układać z nich historię. Jak widzicie, mam tutaj gościa, naszego Stefana. Bo znaczy mojego. Weź go. No nie, on jest gościem specjalnym. Dobra, no to układaj. Okej, okay, układam. Nie. Skąd ty go wyciągłaś? Noszą kupię. Kiedyś bardzo dawno temu. Był sobie smutny. Była sobie smutna ręka. Dawno temu. Która co? Mieszkała w bloku. Co? I miała swoją własną kartę kredytową. Co? Chodziła przez. Aby przejść. Pewnego razu chciała przejść przez most, ale żeby przez niego przejść, musiała mieć prawo jazdy. Dlatego poszła do wagi, gdzie ważyła strzały na wszystkie strony świata. Bo! Najgłębsza historia świata. To jest historia o smutnej ręce, która miała własną kartę kredytową. Jest chyba Stefan. Weź go! Nie! Ciepła Stefan. No teraz ty. Kuską ciepnę. Nie wolno, nie wolno, stanę to święto. Dobra. To tak pokażemy. Już chyba nam będą się kończyć historie. Tutaj są takie kostyczki. Miło coś nam się tutaj. Mamy teraz białe tło, jakieś dziwne kostki. Efekt, widać. Efekt, bawimy się efektami na filmikach oczywiście. A fajnie. Dobra, to ja układam tą historię głupią. Ja będę miała czarną tobie. A nie biała. Bo to jest biała. No. A potem będzie na gatyp i w ogóle. Dawno temu był sobie szczęśliwa kostka do gry. Szczęśliwa kostka do gry. Która nie wiedziała, w którą stronę iść do wieży. Na magnetyzowanej. Nie, do wieży. Innego razu obliczyła, że trzeba skręcić w prawo i porozmawiać z magnesem, żeby dojść do wieży. Dobra. Teraz ja będę. Czekaj, się zatrzymam, żeby zmienić efekt. Okej, więc rzucam. No co psujesz kamerkę? Nic nie psuję, wszystko widać. Okej, ja tu pozbieram. O, fajne kostki. Opowiem wam, bo nie chcę mi się ściągać kamerki. Co? No, dobra. Ale weź tą gumkę, no co to, będziesz trzymać tak?
Dobra. Tak, na jednym jest tęcza, na drugim jest owca. Smutna buźka, książka, żarówka, smutne buźki, jedna smutna, druga. Waga, latarka, żuk, owca i tęcza. No, no tak w skrócie. Dobra, więc tak, dawno, dawno temu był sobie... No ja naprawiam nam kamerkę! Je, dobre! Nie ma. Był sobie smutny mim. Teraz mim. Który czytał o żukach. Pewnego razu wszedł na tęczę. Dajcie pytanie, czemu to jest czarne tło? Bo jest fajne. Na tęczę. Nie miałeś białe. Czemu pokazałeś się bez maski? A, bo można. Bo jest czarne tło. Dobra. Pewnego razu wszedł na tęczę, spotkał i wziął latarkę. Tęczu. Spotkając owce, ważył żarówki. To była historia o żarówkowym mimie. I to już chyba będzie koniec, nie? Już chyba skończymy. Bo już musimy nagrać Simsy. Na. Pinbazy. Musimy wrzucić. I takie różne głupoty. Dlatego. To my na razie dajemy stota. Stota. Jesteśmy na pasteryzowane XD. Dziękujemy wam za oglądanie. Schowaj tylko taki konogat, nie może. Czekaj. Tego filmiku z Story Cubes. No to masz jeszcze jedno. I Stefan. Cześć wam. Dziękuję wam I będzie z tego seria? No zobaczymy. Zobaczymy, czy wam się spodoba w ogóle. Czy to nie, was nie zanudzą. Pamiętajcie, że wejdzie wielka bomba na nasz kanał, czyli Simsy. I jeszcze pewnie wiele nowych atrakcji. I nie będzie tylko SSO. Nie będzie. My to przeczytamy. Nie. Dobra. Ciekawe jak język wygląda. No śmieszny ma kolor, nie? Zobaczmy. Ale no śmieszny ma kolor! Dobra, dziękujemy wam za oglądanie tego odcinka! Ty wyłączysz. No i cześć! Jak zwykle sypiemy rzeczami.